Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Prawda ziemię zmienia. Zwierzęta by prędzej odczuły i uczuciem się pokierowały, niż wy ludzie. Brak wam szacunku do siebie ducha, to rozum wpędza w lęki i ego przerasta rozsądek. Interesują was tylko pieniądze i dobra materialne. Leniwe, wygodne życie, płytkie i powierzchowne, bez uczucia i radości, całkowicie bez miłości. Nawet ci, co są blisko, dopuszczeni, to bez zrozumienia tego, co mówię i uczę, nawet małej części. Kiedyś upadek kojarzył się tylko z doświadczeniem kolejnym. Można było się wyczyścić i iść dalej. Dziś, gdy weszliście w ostatnią fazę wydarzeń na ziemi, upadek to już koniec drogi. To już rozliczenie z całego bytu ducha ostateczne. To tylko informacja, że duch bez zrozumienia, po co tu przyszedł, zero zrozumienia, w jakich procesach uczestniczył, jakie miał możliwości po otrzymaniu siły. Tu zabawa się skończyła, cierpliwość wyczerpała. Trzeba sobie radzić samemu. Upadły duch jest całkowicie odcięty, bez możliwości powrotu. Sam zdecydował o sobie i teraz sam ponosi konsekwencje swojego upadku. Ktokolwiek pomoże upadłemu duchowi, tak samo upadnie jak ten duch. Każdy ma możliwość wyboru, więc decyduje sam, czy pomagać, czy nie. Wy sami stoicie przed wyborem. Każdemu człowiekowi na ziemi obecnie wzmacniają się wszystkie cechy, dobre i złe. Dostają ludzie siłę na to, aby wreszcie wszędzie mogła przebić się prawda. Czy to politycy, lekarze, prawnicy, robotnicy, nawet ci zwykli ludzie. Albo mówicie prawdę, albo skutki zwrotne. Każdy pokaże się dokładnie taki, jaki jest. Jeżeli będąc na ziemi, duch ludzki będzie wykorzystywał innych pod swoje potrzeby, będzie żył wbrew prawom Stworzyciela, kłamał i oszukiwał innych, wtedy będąc w Królestwie Tysiącletnim, wszystko tak jemu potoczy się w życiu, że prawda pokaże jego kłamstwa, aby ludzie mogli zobaczyć i odczuć to, co jest prawdziwe. Patrząc na was, ludzie, tu i teraz na ziemi, widzę, że wstrząs, aby was obudzić z tego zamroczenia rozumowego, powinien być ogromny. Inaczej nic ze zrozumienia. Rozum pokazuje wszystko, co tylko wam się chce zobaczyć. Dlatego tak wszyscy nisko duchowo są. W obecności mojej się podciągacie, ale za chwilę i tak wracacie w ziemskie i powierzchowne tematy. Duchowość polega na zmianach siebie ducha, a żeby się zmienić, trzeba przepracować swoje ego, słabości i nałogi. Obecnie zero alkoholu. Koniec z paleniem papierosów. Trzeba wyluzować. Wszelkie dziwne napoje typu Coca-Cola czy Pepsi-Cola całkowicie odpadają. Zero słodyczy i soli. Trzeba jeść kaszę, warzywa, owoce, czyste mięso, zdrowe produkty, potrzebne składniki w organizmie człowieka. Czysty duch przyjmuje i podaje dużo więcej energii. Jak jest zabrudzony energetycznie, zbyt mało, aby przetrwać i się rozwijać. Trzeba się kierować uczuciem, rozwijać wnętrze siebie ducha. Rozum jest po to, by służył tylko do logicznego myślenia, dla was jako narzędzie.
Pozwalacie na to, aby rozum wami rządził, aby ego was buzowało. Mściwość i zawiść, ciągle brak trawienia. Przecież to brak akceptacji siebie, wtedy bez akceptacji otoczenia. Dziś to ostrzeżenia dla tych, co idą, tych, co upadli bez możliwości pomocy. Zostawcie, bo upadli z własnej głupoty. Cały czas podpowiedzi były i są, we wszystkich objawieniach. Jak uważacie, że to was denerwuje, to oznacza, że dokładnie was dotyczy. Strzał w dziesiątkę. Trzeba zrozumieć i przepracować to, co do was. Dobrze się wsłuchajcie. Wtedy dobrze odbierzecie ze zrozumieniem tematu do przepracowania. Ktoś, kto upada, sam tego bez widzenia jest, ponieważ kieruje się nadal rozumem. To rozum jemu się wzmocnił i podaje to, co chce zobaczyć ten człowiek ziemskimi oczami. Tylko się wam wydaje, że się rozwijacie. Tylko powierzchowność. W środku tego ciała śpi dalej duch, tylko martwota. Można upominać was tysiące razy, ale wasz rozum i tak robi swoje. Ciągle powtarzacie to samo. I co ja mam teraz zrobić? Wreszcie zadbać o siebie i wziąć sprawy w swoje ręce. Przestać wykorzystywać innych do swoich celów. Wziąć się do solidnej pracy. Przestroga dla innych. Idźcie drogą w kierunku światła. Zostawcie ciemności. Przecież widać, jak upadają bezpowrotnie. Wszystko się wam pokazuje takie, jakie jest prawdziwe. Rządy, politycy, prawnicy, bogacze, lekarze, fanatycy, wszelkiego rodzaju religie. Prawda odkryje każde kłamstwo, matactwo i manipulacje. Dlatego wołam do was, mówcie zawsze prawdę.